Niebezpieczna szósta, wypadek i droga wołu do nieba. Przed samym zachodem słońca zdarzył się wypadek, który ogromnie wszystkich poruszył. Józef, zmęczony wielogodzinnym postem, nieustannym czuwaniem przy Jezusie, rozdeptał niechcący tego pająka, który też, tak jak inne zwierzęta, przed pokłonić dziesiątku. Wszyscy zamilkli i posmutnieli. To, co się działo w stajence, nieustannie zawierało tych w piersiach wołów. Unikał wywyższania przyjaciela przed zbyt małym, niegodnym oglądania aniołów, wytykających ziemi, ciągle krzątających się po stajni. Zeszczuplałeś, kości ci sterczą ze skóry. Ma rację, osioł, trzeba jakoś żyć. A więc zjem tę kępkę trawy. Nie, już mi podotrzył. Jakie śliczne jest to dzieciątko. I te znakomite osoby, co się pojawiają i znikają, bijąc bez przerwy skrzydłami. Zjedz coś, przestań rozmyślać. Nie da się zaskoczyć szczęściu, które pośród nocy złapie cię za ucho. Krzepi mnie ta nadprzyrodzona obecność. Czuję się źle. Ta cała moja opieka jest śmiechu warta. Te gwiazdy są tak daleko i wysoko, że nigdy nie wiadomo, w którą patrzą w stronę. Wyśnieł, że Pana zastępu. Musimy niezwłocznie uciekać. Herod chce skrzywdzić Jezusa. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Budźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa. Thank you.
Gdy osioł z Betlejem staje się osłem z ucieczki do Egiptu, wół leży wpatrzony w słomę, na której Jezus spał przed chwilą. Wie, że nie dnie jej